victory is nigh. Can't escape the long reach of justice. Now I have some power to play with. I'm gonna spangle you till you see stars. Oh, really? Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Lego Marvel Super Hero. Ostatnio właśnie pokonaliśmy Doktora Octopusa. Jak widzicie, no tutaj już wywiad z nim, jakieś zdjęcia. I zabierają go właśnie, zabiera go Shield. We captured Doc Ock, but we lost the Green Goblin. Don't worry, we're tracking him. Target located. He's gone to the Oscorp building. What would Green Goblin want in a totally legitimate and entirely unsuspicious office tower like Oscorp? Let's go find out. That won't be necessary, Mr. Richards. Fantastic. Dr. Richards. Sir. Director Fury needs you and Cap back at the lab. I need to know more about these special bricks and what they can do. Then let's try to figure that out. We've got to. Because with great power comes great responsibility. Green Goblin has been sighted entering Oscorp. We need you to get there, find him, and hopefully get back that cosmic brick. I guess we'll find our own way to Oscorp then. Won't be easy with this mess they left behind. No i dobra, jesteśmy teraz Hawkejem i Black Widow, czyli no, Hawkejem i Czarną Wdową, nie? Nie wiem jak Hawkeja po prostu można przetłumaczyć na polski. Strzała? Strzała nie, bo w DC jest zielona strzała, więc to by było troszkę nie na miejscu. No Hawkej, nie? Prostą. Soku. Nie, soku to jeszcze inne. Więc dobra, mniejsza z tym. Jego tutaj... Po soku jest też i taka inna postać właśnie z Marvela, to się soku nazywa. No ale dobra. Musimy iść dalej, moi drodzy. Maybe next time just, you know, try not to destroy everything in sight in the pursuit of justice. Tak, wystarczyła jedna strzała, nie? Dobra. Way I see it, anything happens, you could always try to make it as a janitor. Grab me a chicken Alfredo while you're over there, huh? Sure. You want me to pick up your dry cleaning too? O, teraz go. No go. To jest po prostu jakaś figura, nie? Była srebrna. Chociaż, no nie wiem, czy figura może być srebrna, ale w Lego może. W Lego może być figura właśnie metalowa. Takie to uniwersum, nie? W sumie nawet to uniwersum Lego, więc tak. Ale laga miałem, ale to nic, mniejsza z tym. Kurde, laga miałem mocnego, co? Ale to nic, już tam. Mniejsza z tym, mam nadzieję. Teraz chyba gra chodzi płynnie w 30 klatkach. Bo ta gra nie chodzi więcej niż 30. Jeszcze bardzo. Czarna wdowa może być niewidzialna, nie? To było już, mogliście wiedzieć, jeśli oglądaliście moją serię z Lego Avengers. Within the Oscorp building's high security perimeter, Norman Osborn's labs undertake secretive research into radical new chemical and genetic technologies. What took you so long? Clint, you shouldn't have. No dobra, czas tutaj. Jesteśmy teraz w Oscorpie, jak widać, i musimy właśnie tutaj gonić Green Goblina. Właśnie to są kosmiczne klocki, nie magiczne klocki. A to jest zresztą. Mówiłem w poprzednim odcinku, że to są jakieś... że są to kosmiczne klocki, a to są... że to są magiczne, to są one kosmiczne. No tak on. W sumie mała... No, jest różnica, ale to niewielka właściwie. Okej. I źle zrobiłem, bo się zagadałem. Dobra, jeszcze raz. Tak. 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 I tak. Excellent. Excellent. Tu. I teraz musimy Black Widow tu zrobić. Hops! Tak jest, klocuszki do naszej kieszonki. Znowu kolejny tutaj łamigłówka, ale to myślę niezbyt trudno. bo jeszcze w tej części ludzie nie wpadli, że te no, takie niuanse, czy tam takie utrudnienia, jak były właśnie w Lego Adventure, to tam były naprawdę trudne zagadki, chociaż myślenie się to tam, nawet tam myśleniem się nie zmęczyliśmy, więc tam... Czy ja się nie zmęczyłem, nie ma to. Wiadomo. Wiadomo, że jak coś... że dzieci mogą nie połączyć, nie umieć połączyć faktów. Okej, będziemy potrzebować właśnie tutaj lasera, bo to tak nie rozwalimy. What is it? Chyba znał coś za coś pociągnąć. Tak jest! Tak jest! Bang! Aha. No i strzelę w niego, no i co to za problem? No właśnie żaden. Żaden. O, Deadpool! Tam był Deadpool, nieźle. Deadpool, kurczę, mistrz drugiego planu. No i chyba właśnie tutaj będzie taką... Będziemy taką rolę właśnie w tej grze, że będzie takim mistrzem drugiego planu, będzie właśnie tam w tle, nie? Nie będzie w naszej tej przygodzie brał udziału, ale będzie po prostu... Będzie ten, będzie mógł... Będzie po prostu takim w tle, nie? Jakimś tam... Może nawet będziemy mogli nim zagrać, chociaż chyba nie, wiecie, chyba nie. No iż... się przekonałem, bo tego to akurat nie wiem. Raz grałem w Lego Marvel, w tą grę po prostu Lego Marvel Super Hero, ale nie przeszło mi całej niestety, tam chyba jakiś bug występował, jeśli dobrze pamiętam. No i nie mogłem jej przejść, mam nadzieję, że w tym razie nie, tak się nie stanie, co, bo będę bardzo smutny. Agent Barton reporting. Dobra, i tutaj weźmy ten niebieski, tutaj damy, tutaj przejście zrobimy po prostu. Give up the cosmic brick, Goblin. Game's over. Oh, it's just begun, Webbrain. Catch me if you can. No niech on chyba właśnie zawładnął tymi ludźmi właśnie dzięki tym swoim dyniom, nie? Bo jak je rozwalimy i tych załatwimy tych ludzi, tylko właśnie... No właśnie, oni tak jakieś mają te swoje... bomby, nie? Dymne... bomby właśnie z dyni, czyli właśnie tak jak ma Green Goblin. No ale może, albo może to po prostu no, pracuje dla tego. Dla Normana Osborna i temu z niej walczy. No jedno z dwóch. Chociaż jestem skłonny uwierzyć, że to wszystko dla pieniędzy, bo to naprawdę można wiele rzeczy robić dla pieniędzy, szczerze. Nie. Trzeba właśnie ją użyć. Właśnie jej chyba niewidzialności, nie? To raczej inaczej się nie da. A właśnie. Jakoś magicznie to nie dotyka podłoża, nie ma ciężaru. Bo to od ciężaru też chyba, nie? Się tak robiło? Nie, widać, nie. Dobra, teraz możemy w Spider-Mana się przyłączyć. Bo Hawkeye chyba też ma łańcuch. Strzałę z łańcuchem taką specjalną, jeśli dobrze pamiętam. I'm sorry, but you three don't seem to have the proper visitor passes. Doom, I'll be on my way shortly. Kurde, jeszcze Stan Lee tam poleciał, co? Getting a visitor pass around here is grueling. Aha, taki troszeczkę smaczek z tego, z właśnie z Star Warsu, co troszeczkę. Też taki, tam nas ściany miały zmiażdżyć, też fajny smaczek właśnie z myślę tamtej gry. Dobra, będzie trzeba się stąd wydostać na pierwszej kolejności. Sobie od razu to zrobimy. Czy to nas kurczę tutaj nie przygniotło, bo na pewno będzie nieciekawie. No, taki troszkę motyw ze Star Warsu, bo tam też takie dwie ściany były, które miały zmiażdżyć Hanna Solo i Leję bodajże. O, proszę, Venom. Właśnie, Eddie Brock, Venom. A skąd się wziął Oscorpie, co? Też jest ciekawe. Może tutaj go po prostu trzymał. Chociaż według komiksów to tak, to tam... Czy w Mega Spider-Manie nie było, że ten... Że tam... jako? Osborn? Tak, Osborn go trzymał właśnie tam w podziemiach. Dobra, teraz ty swoje ładunki wybuchowe użyj. Swoje ładunki. Where is it? This is Sparta. Może nie do końca. Sparta. Dobra, tutaj. Aha, no to tak mogę sobie posiedzieć. Dobra, i co tutaj? Aha, tutaj linki znowu, które mamy pociągnąć. Ziom. I jedziemy. Oh, great. Looks just like symbiote goo. Tak jest. To jest sporo symbiotów. No tak. Jak sam właśnie mówił Spider-Man, że strasznie dużo symbiotów, nie? Kurczę, jak oni tutaj no rozwalali, kurczę, fuj. I te symbioty są ohydne. Dobra, jeden poszedł z niebiesiutki. Strasznie mi się podobają tutaj ruchy, jaki Spider-Man używa właśnie, gdy walczy. To jest naprawdę fajne. Ajajajajajajajaj. A może nie powinienem walczyć, może odblokuję czarnego Spider-Mana, co? To fajnie by było, bo to czarny Spider-Man jest silniejszy niż ten zwykły. Spadaj! Dobra. Uwolniłem się przez chwilę, na chwilę i przez chwilę. Dobra, teraz możemy tutaj Black Widow to obrócić. No i dobra, i tutaj chyba to drabina jest, nie? Więc możemy sobie wejść... A nie, tutaj muszę Hawkeye'em, to żadna drabina, tylko taka Ozdaba obok. No, muszę tutaj właśnie Hawkeye'em, nie? Strzały tutaj. Postrzelać i... będę mógł wejść na górę. Najprościej w świecie. Spider. Czyli niech on przyjdzie tutaj do nas. No dawaj. Ty się huśtać nie umiesz? Dobra. Ci właśnie nie idzie mu, nie? No tutaj właśnie będzie potrzebny Hawkeye. Dobra, myślę, że on może coś jeszcze zrobi. To też było ciekawe, ale niestety nie. Dobra. W takim razie jeszcze tutaj Hawkeye'em. Tak? Jeszcze dwie tutaj muszę umieścić. Dobra, jedna tutaj. No i tam jeszcze jedno. Tutaj jeszcze coś? Nie. Tu właśnie nie. Tu muszę mieć chyba Tora bodajże. Muszę właśnie takie boskie klocki rozwalać. To chyba są jakieś boskie klocki, czy jak to tu nazwać. Dobra. Jeszcze ty potrzebujesz... O właśnie, tak. No wyśmienicie. Teraz możemy wejść na samą górę. Black Widow by się przydała. Dobra. Dobra. W takim razie tobą będę musiał być. Będę tobą. O właśnie, mogę teraz właśnie tą dźwignię pociągnąć. Aha, no i mamy drabinę. No widzicie, wiedziałem, że tutaj będzie drabina. Dobra, no i teraz mogę wejść na górę ogólnie. Nie no weź, nie, nie. Kurde, chciałem po prostu zejść, to ona zaczęła skakać. No dobra. Na górę, na samą górę. Tak, checkpoint. Dobra, weźmy tutaj. Tak, pozbierajmy, a zaraz w sumie cały ten pasek nam się nazbiera, nie? Dobra, widzicie, 97 klocków i to tak na luzie strasznie zebrane, to naprawdę tutaj sporo jest tych tutaj pieniędzy na tych poziomach w tej grze. No. No i to się nazywa 100%. Cały tutaj jakiś tam tryb naładowaliśmy, nie? Dobra, czyli to jakoś tak trzeba, nie? Tak? Nie. To jest bez sensu w ogóle. A, teraz to już ma większy sens. Tak, tak, tak. No teraz powinno to się wszystko ładnie zaświecić. Chyba, no, chyba, że... O tak, trzeba to... O właśnie. Aha, tak jest. Coming out of the walls! No dobra, mamy to. Mimo, że już cały tutaj zebrałem, kurczę, mamy 115 klocków. Ojeju, jeju, 117, no. Coraz, kurczę, więcej tego jest, naprawdę, tutaj masa tego jest. No tak, potrzebuję właśnie, nie mogę właśnie, nim tutaj żadną bombą tego rozwalić, tych złotych, potrzebuję właśnie tego. Potrzebujemy tego, jak to się nazywa? Laseru po prostu. Czyli ten, Iron Man, nie? Nie, w ogóle. Vision? Czy w tej grze będzie Vision? Chyba nie. Dobra, czy ja tutaj mogę? Nie, nie mogę, chyba muszę jeszcze coś zniszczyć. Kurczę, tylko tutaj nic nie ma. Więc właśnie tak. Chyba, że... O nie, jest coś jednak do rozwalenia. No widzisz. Nigdy bym na to nie wpadł, że tam to da się rozwalić, kurczę. Może to, co? Nie, to raczej nie, a może? No dobra, nie mam pomysłów, szczerze. Szczerze, te kurde, nie mam pojęcia. Okej, tu przejść. O, widzieliście? Coś rozwaliłem. O, właśnie, o to chodziło, kurczę. No, to bardziej było logiczne, dobra. Nawet dorosły w grach Lego może się czasem zaciąć, to. Nie ma się czego wstydzić. Aha, teraz Spidey. Tutaj jest robota dla ciebie. Help! Seems like the source of the problem. flame scared him off. You know, for a totally legitimate... and unsuspicious office tower, this place is surprisingly disgusting. You said it. I think that's all of them. No. I see him. We always love running into you, Spider-Man. What a tangled web we weave. And Spider-Man, our rejector. You brought along a few friends for us to play with. Так. Venom. Venom, the guys. Well, one's a girl. We are. Tak, tutaj Venom tylko czekał, aż Spider-Man go odwiedzi, co? Musimy go, kurczę, pokonać. W jego gnieździe, kurczę, naprawdę. To będzie ciekawe starcie. Okej, radium spróbujmy go na razie najpierw rozwalić. We're going to save you till last, Spider-Man. Is that the best you can do? We're only just getting started! Ale kurczę, miałem laga znowu. Miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy zbytnio. Okej. Aha, nic nie ma. Muszę to zbudować najpierw. Dobra, kurczę, gdzie to jest? God damn it. Emergency containment measures for super top secret symbiote research activated. O, tak jest. Podpaliliśmy go tym razem, no nieźle. Dobra, jeszcze tutaj muszę go chyba dziabnąć znowu. Dobra. No i ostatnie mu tutaj życie zostało, nie? Więc zaraz go pokonamy. Spider sense again. What is it? O, teraz cię załatwimy. Tylko tak zrobię i proszę bardzo. No, Venom został załatwiony klasycznie, czyli właśnie przez dzwon, nie? To nawet w różnych bajkach tak było, że Spider-Man go załatwiał po prostu dzwonem, nie? I knew I should have packed my anti-goblin arrows. Legolas! Ha! Can you and the other Avengers track him down? I gotta do dishes, homework, explain to my girlfriend why I am always leaving her waiting at coffee places. I mean, my life is really hard. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when so lies, I'm just by.